Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie od razu. Kariera Milan rozpoczyna się dzisiaj na stadionie olimpijskim w Rzymie. AC Milan jest podejmowany przez AS Romę. Roma bardzo ważny zespół w klasyfikacji ligowej, walczący również o europejskie puchary, również posiadający dużo gwiazd, chociaż my gwiazd może mamy z 3 max. Ale cóż, to jest starcie bezpośrednie. Roma jest przed nami w tabeli na miejscu drugim. Jeżeli ten mecz wygra, odskoczy nam na punktów 3. Plus będzie miał jeden mecz mniej rozegrany w lidze, więc tutaj mecz wygrany z Romą może nam dużo, dużo dać. No jak wiesz, są to też drużyny najbardziej bramkostrzelne, więc można oczekiwać bramek, no ale po meczu z Interem już się przekonaliśmy, że tych bramek nie musi padać aż tak dużo. My mamy skład gospodarzy w bramce Alissona, nie? Szczęsny, to jest ciekawe. Nie ma też Bruno Peresa na boisku. No ale jest Salah, Dzeko, Nainggolan, El Shaarawy, najlepszy strzelec ligi, nasz były zawodnik Florencji. No a nasz skład pozostaje bez zmian względem ostatniego spotkania. Gramy najlepszym ustawieniem, jakie mamy do dyspozycji. Oczywiście przyglądam się kilku piłkarzom, na przykład defensywnemu pomocnikowi, którego byśmy mogli ewentualnie zatrudnić. No bo po kontuzji Montolivo jedynym wyborem na tę pozycję tak naprawdę jest Locatelli, ale Locatelli to też nie taki perfekcyjny defensywny pomocnik. Roma teraz w natarciu, Nainggolan. Welk, Nainggolan, pierwsze uderzenie celne na naszą bramkę, ale z pewnością to jest za słabe, żeby zaskoczyć Donnarumę. Gramy szeroko, piłka w kierunku Suso, Suso opanował ją, Suso jest już w polu karnym, strzał z ostrego kąta, no i Alisson z wielkim trudem to broni, ale jeszcze jest sytuacja i Alisson tą przewrotkę też wybronił. To nie koniec zagrożenia, bo jeszcze jest rzut rożny, który wykonuje właśnie Suso. Kolejna interwencja brazylijskiego golkipera. Jeszcze jedno podejście Suso przy tym kornerze. Tym razem inaczej. Suso ładnie dośrodkował wolejem. Piłka znowu w rękawicach Alissona. Uwaga, Radia Nainggolan. No i teraz zobaczmy na miejsca Suso. To może być piłka do szatni. Tylko trzeba teraz co? Dobrze rozegrać. Suso ładnie podaje, strzał i karny. I jest rzut karny. Mamy jedenastkę. Gianluca Lapadula. Lapadula. Dobitki nie będzie. No i to jest niestety 0-0. Zmarnowaliśmy 100% sytuację. Źle wykonałem ten rzut karny. Bardzo źle. Ponownie były zawodnik Pescary. Suso przebija się tym podaniem. Piłka u Nianga. Niang lewą nogą Alisson. Fantastycznie, po raz kolejny, ale jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze jest strzał wysoko nad bramką. Nainggolan. Piłka w polu karnym. Wybijamy ją z nadzieją na stratę piłki. No dobra. Nainggolan. Uwaga, strzał z dystansu. Nie, no co za gol. Co za bramka. Incredibile. Paredes. Leandro Paredes. Stadion oszala. No cóż tu można powiedzieć. Strzał z pierwszej piłki. Na wykroku. Piłka no idealnie wpadła za kołnierz. Nie, no to jest coś, czego się nie broni. To chyba jeszcze lepsze uderzenie niż to Abate sprzed. Chociaż no było nie aż tak bardzo w okienko to uderzenie Paredesa, no ale mimo wszystko. Paredes tutaj podniósł ciśnienie naszym piłkarzom. Uwaga. Mauri. Ostry kąt Mauri. Alisson. Kurczę. Czy on przestanie dzisiaj bronić? Lapadula, teraz trzeba troszkę to dynamicznie rozegrać. Suso. Faul. Drugi karny. Dynamicznie. Bardzo dynamicznie. Dobra. Dajmy szansę teraz wykonać ten rzut karny drugiemu naszemu ofensywnemu graczowi. No Alisson dzisiaj jest niesamowity, a Niang nie trafia karnego. No dobra. Suso dzisiaj się napracował. Zejdzie trochę niżej. Wejdzie Souza, nasz nowy zawodnik. Wejdzie też Mastur. I być może... No nie, no nie mamy kogo innego wstawić tak naprawdę. Poli. To jest już maksymalne ryzyko. Szansa. Lapadula. Hakim Mastur. I co? Wejście smoka. Marokańczyk dosłownie drugi raz dotknął piłkę, bo pierwszy raz przyjął i drugi raz ją kopnął. Techniczne uderzenie, proszę bardzo. Tak się wchodzi na boisko. No tak, pierwsze to było dotknięcie
trzecie, bo jeszcze wcześniej było podanie. No fenomenalne uderzenie na Hakima Mastura. Mamy remis. No i to jest koniec. 1-1. Moim zdaniem niesprawiedliwy remis, bo jeżeli mamy dwa karne, żadnego nie trafiamy. No ale Alisson też dzisiaj sporo przyczynił się do tego wyniku. No i dobra, jesteśmy po meczu z AS Romą. Tylko remis tutaj w tym spotkaniu. No liczyłem na troszkę więcej, biorąc pod uwagę ile okazji mieliśmy, ile Alisson musiał tutaj ratować Romę, no to powinno być luźno ze 2-3-0. Niestety tak nie było. Sousa notuje awans w treningu. Ale najważniejsze, że nie straciliśmy punktów przeciwko bardzo ważnej drużynie, no bo remis na Romie to tak naprawdę przed meczem wziąłbym w ciemno, chociaż w ciemno. To byłby mój plan, taki remis, żeby po prostu z nimi nie przegrać. No i nie przegraliśmy. Dostaliśmy raporty końcowe i widzę, że tutaj Kwad w Asamoah, rating 80, bardzo wyrównany zawodnik. No i Velozo również, dobry technicznie, troszkę starszy. Dwa lata starszy od Asamoah. Asamoah jak na razie jest liderem. No bo Saponary, tak mi się wydaje, że nie potrzebujemy jednak. Mimo że Saponara jest dobry, to Asamoah jest znacznie lepszy i bardziej się nam przyda. Mamy też raporty tutaj, że za chwilę się kończy kontrakt, no i tą umowę trzeba by było z nim przedłużyć, bo to jest nasz podstawowy gracz. Więc od razu tutaj mała podwyżka, ważny zawodnik, liczymy na podpisanie kontraktu, no i Polemu też możemy przedłużyć, chociaż chce trochę dużo, 60 tysięcy, no ale cóż, życie. Mastura też sobie możemy przedłużyć, bo strzelił bramkę, załóżmy, że to jest jego, dla niego będzie taki mały prezent, że to, ten kontrakt mu przedłużymy, dajmy mu pozycję zmiennika. No a teraz przed nami spotkanie z Atalantą. Atalanta w tabeli jest na miejscu dopiero 16, więc ten mecz sobie przesymulujemy. Tak, ja nie lubię symulować meczów w takich ważnych karierach, jednakże to jest kariera taka, może co innego powiem. Chciałbym mieć już okienko transferowe. Ten jeden mecz z Atalantą, 1-1. No cóż, karma to karma, trudno. Po prostu ja chcę już to okienko transferowe, się nie mogę doczekać. Mamy dużo finansów, mamy dużo możliwości i ja chcę po prostu już tu mieć pewne transakcje za sobą. No nie, rozumiecie. Mam nadzieję, że nie będzie wielkiego hejtu z tego powodu. No cóż, trening jak trening. Sousa się zbliża do 65. No i tak, tutaj De Sciglio, Mastur przyjęli swoje kontrakty. Mamy też raport zwiadowczy z Włoch. Czy jest ktoś warty uwagi? Jest jeden zawodnik, Ricardo Esposito, resztę sobie odrzucamy. No i teraz mamy mecz z Bolonią. Bolonia, która jest tuż pod nami w tabeli, ma jeden mecz mniej rozegrany, ma tyle samo punktów. No i cóż, ciekawa w ogóle rozgrywka, bo niedawno Inter był dziś piąty, teraz jest pierwszy, Roma jest druga i Juventus dopiero trzeci, Milan czwarty. No cóż, klasyfikacja się zacieśnia. No ostatni mecz tego roku kalendarzowego desygnuje ten sam niezmieniony skład, także nie ma sensacji. I już znajdujemy się na stadionie w Bolonii. Starcie ostatnie roku kalendarzowego. Bardzo ciekawe, bo dwa bardzo wysoko notujące się w tabeli zespoły spotykają się naprzeciwko siebie, no i dzisiaj te trzy punkty są konieczne. Straciliśmy dwa w meczu z Atalantą, który przesymulowaliśmy, no bo graliśmy go u siebie, więc mogliśmy tak sobie posymulować, no ale teraz już na stratę punktów sobie nie możemy pozwolić. La Padula, a wokół niego już kilku piłkarzy Bolonii. Teraz rozpoczniemy ten mecz od wysokiego C. No, duża presja daje efekt. No i teraz Nagi. Noć. No, piłka gdzieś tam się zaplątała. Di Francesco broni Donnarumma. No, skontrowaliśmy to świetnym ślizgiem Romagnolego. I co? I czerwona kartka. Ja tu sprawdzam bardzo ważne wiadomości. Romagnoli jest odesłany z boiska. To jest czerwone. No. Ech, no jeżeli chcemy sobie komplikować życie, to dzień dobry, właśnie to zrobiliśmy. No i cóż, w tym momencie z boiska zejdzie Mauri. Musimy wprowadzić nowego naszego środkowego obrońcy, którym będzie Eli. I uciekaj teraz, Nyong. Dobrze. Świetnie, fantastycznie, przyspieszył. Teraz trzeba piłkę wyłożyć do Suso. No i to powinien być gol, ale broni to goalkeeper Bolonii. De Sciglio. Obraca się Locatelli, był zahaczany, no to ewidentnie wybiło go z rytmu. To powinien być rzut karny. No i teraz zobaczmy, jakie podanie otrzyma Mounier. Wychodzi sam na sam. No i Mounier kontra Donnarumma. Mounier nie trafia, Mounier, ależ to zepsuł. Cały wysiłek swoich kolegów na marne. Nyang, Bertolacci. Do La Paduli, La Padula. Zamieszanie i blok.
Nie jest dobrze, Flokari. Bolonia, no i co? No i Donnarumma po raz kolejny. Teraz dobra wrzutka w pole karne naszego zespołu. Zamieszanie, no i ostatecznie Gomez ofiarnie to wyblokował i wybił w głąb. Teraz zobaczmy, ma dużo miejsca Suso, do niego idzie piłka. Ten mecz na razie jakby bez większych emocji, ale za chwilę się wszystko może zmienić. W kierunku bramki idzie piłka. Bertolacci, to musi być gol! To jest gol! Jest 1-0. Ależ akcja. Wszystko dokładnie na centymetry zostało rozegrane. Suso, tu była piłka do Locatellego, ten do Bertolacciego. Prosty obrot, strzał. Kapitalny strzał. Andrei Bertolacciego na 1-0. Jest mu nie. I kolejny już cały fragment gry w tym meczu. Co wykombinuje zespół Bolonii? Strzela w poprzeczkę mu nie. Ależ mamy szczęście. Źle rozegrane. I teraz Antonelli, świeży zawodnik na boisku. Rozprowadza tę akcję. Piłka do niego. Antonelli. To powinien być gol. Jeszcze jest nadzieja. Jeszcze jest strzał, jeszcze Andrea Poli na dwa razy, kolejna parada Mirante. Czy się utrzymamy? No nie. Ale i tak coś wystarczyło. 1-0, wygraliśmy ten mecz. Ależ mamy szczęście, ależ mieliśmy ogromne szczęście. Chociaż Bolonia też. Zaimponowała mi na pewno mniej niż spaghetti bolognese. No i teraz. Teraz zaczynamy prawdziwe łowy. Mamy prawdziwe łowę, zawieszenie oczywiście Romagnolego, Abel Hernandez 76, Lucas Leiva, dodam Lucasa Leiva, dlaczego? Liczę pobożnie, że Liverpool nam go wypożyczy. No ale wiadomo, Lucas Leiva z Liverpoolu nigdy nie odejdzie. Mukanjo, o! Mukanjo zarabia, a i dodam jeszcze Cafu. Taka ciekawa sprawa, dodam Cafu. Wiadomo, to nazwisko mówi dużo kibicom Milanu, dlatego że szukam tego defensywnego pomocnika, którego mogą albo wypożyczyć, albo kupić. To zależy, jak to będzie, bo tych skrzydłowych tak naprawdę aż teraz koniecznie nie potrzebuję. Bardziej szukam teraz już napastników, bo skrzydłowego tak naprawdę mam na lewą stronę i na prawą stronę w postaci naszych juniorów, których będziemy teraz szkolili. Mówię, Donnarumma jeszcze 2-3 tygodnie może potrenuje, tak wbije nim 83, no i wtedy wstawimy w jego miejsce detrenowanie naszego drugiego juniora obok Souzy. Jako, że mamy pierwszy dzień stycznia, to mamy raporty z Holandii, zobaczmy. No proszę bardzo, Patrick Smith. Aleksander van Leuven. Na razie tych dwóch zawodników, tych zostawimy sobie na razie do przeskautowania dalej. No i Argentyna, rozpoczynamy od Lisandro Montenegro. Jest też kapitalny Valerio Hurtado, to zapewne będzie lewy obrońca, zobaczymy co to będzie za zawodnik. No i jeszcze jest Bruno Arnaiz, więc kandydatów z Argentyny też mamy kilku. Dorzucamy jeszcze jeden trening, widzę, że Souza już wbił 65, zobaczymy czy Donnarumma wbił 83, tak. Więc od teraz już nie będziemy go trenowali, od następnego odcinka będzie w tym miejscu nasz drugi junior. No dobra, a teraz rzućmy okiem na tę listę, zobaczmy czy... Leiva też ma 6 miesięcy do końca kontraktu, ale nie chcę go ściągać, za darmo nie. Obiang też, ewentualnie wziąłem go do wypożyczenia, no bo zobaczymy, jeżeli uda nam się wypożyczyć kogoś na pozycji defensywnego pomocnika, to wtedy nie będzie trzeba brać. Kupować Cafu. Jest też Timothy Fosu-Mensah, chociaż nie, Fosu-Mensah, Cafu, o, to jest ciekawy zawodnik. Pamiętajcie, mamy 10 milionów maksymalnie do wydania, więc tu musimy kulturalnie brać pod uwagę, więc na razie rzucimy za niego 5 milionów. Za Kwadwo Asamoah rzucimy tutaj szybko ofertę 120 tygodniowo. Na 2 lata kontrakt, kluczowy zawodnik, bo to będzie zawodnik za darmo, możemy dwóch za darmo, pamiętajcie. Spróbujmy, może zobaczmy za ile można by było kupić Abela Hernandeza. O, jeżeli da się go kupić za 2, może 2-300, to by było dobrze. Nie musiałbym go zatrudniać. No i Mukanjo będzie pewnie podobnie, też rzucimy za niego jakieś 2,5 może miliony, zobaczymy co na to powiedzą. Więc tak, wszystko poodrzucali. Lorient odrzuciło za jednego i za drugiego, no tak, bo mamy dwóch zawodników. 7 milionów. Szczerze mówiąc, ten Cafu wygląda bardzo ciekawie i byłby też ciekawą opcją dla kibiców. Ok, rzućmy za niego 6,5, a co do napastnika za chwilę pomyślimy. Za Abela Hernandeza mogę teraz 3,5, bo wtedy się skalkuluje na 10 w sumie. No i tak, West Ham odrzucił, a Kwadwo Asamoah zaakceptował nasz przyszły kontrakt, więc jest bardzo dobrze. Będziemy mieli Kwadwo za darmo, będzie kluczowym zawodnikiem jak najbardziej, będzie on, będzie Locatelli, będzie świetny duet. Jeszcze gdy łączy Cafu, to będzie w ogóle genialnie. No i tak, Lorient przyjęło ofertę za Cafu, czyli czy Cafu przyjdzie do naszego zespołu,
To się dowiecie dopiero w następnym odcinku. Na razie mogę dać tylko i wyłącznie za niego tutaj kontrakt, więc jeżeli chcecie zobaczyć, czy Cafu dołączy do naszego zespołu, czy Milan ponownie będzie miał ze swoich szeregach Cafu, zobaczcie w następnym odcinku kariery AC Milan. Teraz to było na tyle. Lajkuj, subskrybujcie, napisz out.